Czołem ludzie, witam was serdecznie, ja jestem Ryuk i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Colin McRae Dead. Dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim tym crossoverem hiszpańskim. To jest już siódmy poziom kariery. No i tym się zajmiemy najpierw, ponieważ tutaj mam dostępne samochody, które mogę jechać. Poza odcinkiem oczywiście rozegrałem sobie buggy. No i zostaje nam jeszcze z szóstego poziomu tutaj ten hill climb. Ale do niego muszę kupić samochód, a póki co brakuje mi jeszcze niecałe 100 tysięcy euro, więc będzie trzeba to rozegrać. Ja już próbowałem to rozegrać, niestety mi się nie powiodło. Dosyć trudna trasa to jest, jechałem Subaru Imprezą, ponieważ chciałem spróbować, bo dawno nią nie jechałem, ale teraz wybiorę jednak Citroena C4 Concept. I miejmy nadzieję, pójdzie mi to o wiele lepiej. Nie mogę dziś przegrać, muszę wygrać. Subaru Impreza okazała się na tą trasę zbyt... może nie zbyt wolna, a zbyt toporna. Tak to powiem. Jest niesamowicie kręta ta trasa. I potrzeba tutaj niesamowicie zwrotnego pojazdu. I już czuję, że tego Citroena C4 prowadzi mi się dużo lepiej na tej trasie, niż to było w przypadku Subaru Imprezy, mimo że tak bardzo lubię Subaru Imprezę. Dobra. Okejka. No i pierwsza meta pierwszego, że tak powiem, okrążenia. Jest przewaga moja dosyć znacząca, widzę. Łoo! Oto teraz chyba już straciłem tą przewagę. A jeszcze nie, dopiero teraz on przejechał metę. Widocznie też miał jakiś wypadek przy pracy. No i strasznie zdradzieckie te pobocza tutaj są. Lubi na nich obrócić, jak widzicie. Długa też trasa jest, długa. Długa, kręta, naprawdę trudna. Ale nie poddajemy się, jedziemy oczywiście do samego końca. Jak widzicie, już nas dogania nasz przeciwnik. Tak jak mówiłem, tak pierwsza pętla jest troszeczkę krótsza. Albo nie mówiłem, no to teraz mówię w każdym razie. No i mamy metę, jest moja przewaga, także spokojnie przejeżdżamy przez metę, 2 sekundy przewagi. Tak, nie ma nic lepszego, ale nie ma się co cieszyć z tego, ponieważ jeszcze dwa razy, to był dopiero ćwierćfinał. Jeszcze musimy przejechać półfinał i zwyciężyć tam. Tak. A w półfinale zmierzymy się z... O, mogę naprawić nawet uszkodzenia, ale nie ma co naprawiać. Oczywiście jedziemy dalej. Dobra. Nawet nie spojrzałem, z kim jedziemy. Wow. Oj, już nieładnie straciłem na samym początku. Co to jest? Subaru chyba jakieś. Tak mi się wydaje, albo Lancer. Nie widzę zbyt dokładnie. Dobra, wyszedłem na prowadzenie, jest lekka moja przewaga, ale tak jak mówiłem, no ta pętla jest odrobinę krótsza, więc no tu by było źle nie zrobić przewagi. Widzę, że mój przeciwnik popełnił jakiś dziwny błąd, zatrzymał się tam na bandzie.
Ja niestety mam czas tej pętli troszeczkę gorszy niż to było w pierwszym, że tak powiem, w ćwierćfinale. No ale to wszystko przez to, że tam na początku troszeczkę przyhaczyłem i straciłem trochę czasu. Nasz przeciwnik już wrócił do walki. Powolutku odrabia straty. Ale my się mu nie damy, oczywiście. Postaramy się jechać przede wszystkim czysto, aby nie popełniać jakichś błędów głupich. Aby gdzieś nie wyrżnąć w bandę i przedwcześnie nie skończyć tego wyścigu bez sensu. No i meta, mamy metę, mamy ogromną przewagę nad przeciwnikiem. 8 sekund. No, słuchajcie. Wygrywaj dalej, a zostaniesz zauważony. Pobiliśmy kolejny rekord personalny. To już są 2 minuty. Wcześniej było 2 minuty 5 sekund, jeżeli dobrze pamiętam. Huch, no i słuchajcie, finał. W finale zmierzymy się. To był Peugeot? Dziwna sprawa. Nieważne, w każdym razie w finale zmierzymy się z Mitsubishi Lancerem. Jak widzicie, czas w drugim półfinale był dużo gorszy. Bez oczywiście zbędnego pitolenia przenosimy się do tego półfinału. I jedziemy. Na drugim torze Lancer, którego musimy tutaj pokonać. No, początek już nastraja mnie optymizmem. Ładnie ten pierwszy zakręt przejechany, bez żadnego błędu. Tutaj troszeczkę za szybko było, musiałem mocno dohamować. Dobra. Tutaj bardzo niebezpieczny moment, bo można ładnie wypaść z tego zakrętu i wpieprzyć się tam w te opony, które... O Jezus, no to było głupie z mojej strony. Miejmy nadzieję, przeciwnik popełni błąd jakiś. Wpieprzy się w bandy gdzieś, to by było słodkie. No niestety nie. Niestety nie, trzeba liczyć na umiejętności swoje. Ten piasek, słuchajcie, który tak bardzo znosi. Mnóstwo głupich błędów, słuchajcie, mnóstwo. Niestety, ale przeciwnik prowadzi. Nie wykorzystałem przewagi z pierwszego okrążenia. Dałem się, że tak powiem, ponieść emocją. I teraz walczę. No, teraz troszkę odzyskałem. Będą decydować ostatnie metry, ale wydaje mi się, że się uda i powinno się udać, ale to jest, no, dosłownie, no, może nie o włos, to są 2 sekundy przewagi. Czas jest odrobinkę gorszy niż ten w pierwszej, znaczy w półfinale, ale jest zwycięstwo i to jest najważniejsze. Kolejne 10 punktów w naszej puli. Robi się coraz trudniej, co? Jesteś na 8 poziomie. Dalej, daj z siebie wszystko. No i mamy pierwsze zawody z 8 poziomu. Patrzcie, jak już bliziutko jesteśmy tej samej góry. Tutaj mamy oczywiście też wspinaczkę i jeszcze rajd. To jest samochodów klasycznych, z tego co widzę. No dobra. Ale my tymczasem cofamy się jeszcze do poziomu 6, ponieważ tutaj musimy zakupić samochód. Jedziemy na poziomie średnim oczywiście. Tutaj musimy zakupić samochód. Jest to albo Peugeot 405, albo Audi Quattro.
kurde, no nie wiem, słuchajcie, mam pewne, nie wiem, wątpliwości. Powiedzmy, że wezmę Peugeota. Ma większy moment obrotowy. Mogę tego słono żałować, jeżeli to był zły wybór, no to słuchajcie, na ten samochód już mi nie starczy pieniążków. Kupimy sobie takie fajne zielone malowanie jeszcze do niego. Takie śliczne. No i jedziemy. Jedziemy. Och, już jesteśmy naprawdę blisko samego końca. Matko, co za moc. Co za przyspieszenie. Cóż za przyspieszenie. I te skrzydło z tyłu. Potężny docisk musi mieć ten samochód. I te zdradzieckie zakręty. Dobra. Oż kurde. Najgorsze jest to, wiecie, że nie widać tutaj za bardzo trasy. Jest niecała sekundka przewagi na pierwszym pomiarze. Dobra. Póki co myślę, że potrafię kontrolować ten samochód i kontroluję ten wyścig. Póki co. Tak mi się wydaje. Zobaczymy na drugim punkcie pomiarowym, który jest już tuż. Tak jest, mam pod kontrolą. Wszystko ładnie. Ten czas nie jest najlepszy, ale nie jest też najgorszy. I to jest najważniejsze. Jechać tym dobrym tempem i nie wypaść z trasy. I to myślę, że wystarczy do zwycięstwa. Okej, teraz... Kurde, ta przepaść po prawej stronie tej trasy po prostu mnie przeraża. Jak widzę prędkość, z którą jadę i tą przepaść i co się może stać, jak wypadnę z trasy. Trzeba zwolnić, bo tu naprawdę można wypaść. Gdyby nie ten radar, ta minimapa, która tutaj jest, no to słuchajcie, nie wiem, gdzie jadę. W ogóle nie widać zakrętów. Jedziemy cały czas pod górkę, więc za horyzontem no nie widać nic. Ale mamy metę. Mamy metę, jest ładne 7 sekund ponad przewagi nad drugim miejscem. No, warto było kupić ten samochód, warto było. To było wersja krótka CEC, widzę, tego wyścigu, także ciekawe, ile wersja długa trwa, pewnie jest 15 minut. Pierwsze miejsce? Lepiej nie dało się tego zrobić. Świetnie! No nie dało się, to prawda. To prawda. Ile mamy czasu? 14 minut. Co tutaj mamy? Tutaj mam jeszcze jeden... Czy mamy dostępny samochód do tego wyścigu? Mamy, ale... Mamy nawet dwa. Mamy Mitsubishi. Mamy tego Peugeota. No i mamy nowe samochody, które można kupić. Suzuki Escudo. Toyota, dwie Toyoty, Celica i Tacoma.
No i zastanawiam się, czy jest sens tak słabym samochodem wyjeżdżać na, patrzcie jaką to ma moc, 960 koni mechanicznych. Czy jest sens tak słabym samochodem wyjeżdżać na tą trasę? Spójrzmy w ogóle jaką to ma długość. km/5 minut. Dobra, wiecie co, spróbuję, naprawdę to nic nie kosztuje spróbowanie, a może się uda ją przejechać. To jest krótkie, to jeszcze mogę upchnąć w tym odcinku. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że po prostu no walczę z dużo szybszymi pojazdami od siebie, które mają ogromną moc, mają prawie dwukrotnie większą moc silników. Tak więc no będzie ciężko, ale dlaczego nie warto spróbować? Może czysto pojadę, technicznie to uda się uzyskać jakiś fajny wynik bez potrzeby zakupu samochodu tak drogiego. A jak nie, to przynajmniej poznam trasę, będę wiedział jak ta trasa wygląda. No widzicie, 2 sekundy już tracę. Dobra, jest asfalt. Zobaczymy ile czasu będę tracić na drugim pomiarze. Właściwie to trasę już znam, ponieważ ona już się pojawiła kiedyś. Wydaje mi się, jak ciężarówkami, jak była wspinaczka, to też już tą trasę jechałem. Oż, ogromna strata, ogromna, naprawdę ogromna. Jednak miałem rację, że nie ma sensu jechać tak słabym samochodem tej trasy. Ja mam 2 minuty, a dopiero jest drugi punkt kontrolny. A tam rekord był 5 minut. No, wolno nie jadę, kurde. Dobra, dojedziemy do kolejnego pomiaru, zobaczymy jaki czas. I prawdopodobnie wycofam się, ponieważ to nie ma sensu. Oj, zdecydowanie nie ma sensu. Dobra, niestety, ale muszę się poddać. Niestety, ale muszę się poddać, ponieważ no, 40% trasy, a ja mam już 13 sekund straty. No to jest ogromna strata. To nie miałoby sensu. Jeśli opuścisz wyścig, nie kończąc go, publika będzie rozczarowana. To ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, ale no cóż, trzeba nazbierać pieniążki na ten lepszy samochód. 424 tysiące mam, także no tutaj mamy rajd brytyjski z samochodami na 4 koła napęd, więc Citroen C4 jest, więc sobie go weźmiemy. Tutaj mamy Rallycross, że tak powiem, Jeepami. Tutaj widzę też mam 2 samochody odblokowane, więc kasa wpadnie. Tutaj mamy rajd Włoch, to są jakieś samochody chyba, kurde, klasyczne. Tak jest. Też mam samochód. No i do tego miejsca już na pewno nazbieram pieniędzy tyle, ile potrzebuję. No, słuchajcie, jeszcze zostało kilka tylko tych wyścigów. Tutaj mamy 4, tu mamy 2, to jest 6, tu jest 3,
to jest 9. Na 9 tierze, na 10 tierze są 2. I tam jest 1, czyli 12 wyścigów jeszcze nam zostało do końca kariery. No i cóż. To już w kolejnych odcinkach wszystko. A tymczasem trzymajcie się ciepło, do usłyszenia i zostawcie komentarz i łapkę. Na razie, cześć.